Dzień dobry, nazywam się Lucja Łatka. Mój syn Jakub Łatka jest osobą niepełnosprawną na wózku. Nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, nie mówi. Ma dziecięce porażenie mózgowe, resztę chorób w sumie dało się wyleczyć. Jest to dosyć duży mężczyzna, jak to można powiedzieć, że dosyć duży wystarczy. Ma 20 prawie lat. I w tej chwili już powoli zostaje z nim sama. Codzienna opieka nad Jakubem dla jednej osoby już jest po prostu, no nie da się. Muszą być najmniej dwie osoby i to silne osoby. Największym problemem w tej chwili jest właśnie kąpanie, bo najłatwiej go do tej pory było kąpać we wannie. Ale do tej wanny go trzeba dotransportować i wyjąć z tej wanny. I to jest największy problem, bo samodzielnie tego nie zrobię. Już przy tym musi mi ktoś pomóc. Do tej pory pomagały mi córki, no ale jako że studiują, uczą się, to nie ma ich w tygodniu w domu. I dlatego właśnie potrzebny byłby mi podnośnik do łazienki. Bo to jest najważniejsze w sumie w tym momencie, no nie? Serdecznie zapraszam na maraton charytatywny Zumby, który odbędzie się 19 czerwca w Rakoniewicach, na którym będziemy mogli wspomóc Jakuba finansowo, zakupić mu podnośnik łazienkowy, który ułatwi zarówno jemu, jak i jego mamie życie. Serdecznie zapraszam. Pomagam. My też pomagamy! Marita Her